Siemano, ja jestem Mateusz, witam was, no i zapraszam na dzisiejszy film. Cristiano Ronaldo najsłabszy na boisku, a Al Nassr wygrywa po golu w 104 minucie meczu. BVB w tym roku nie przegrało jeszcze żadnego meczu, a wczoraj kolejny raz wskoczyli na pozycję lidera tabeli. Napoli przegrało po raz pierwszy przed własną publicznością. Lech zdemolował Lechię i przy okazji najpewniej zwolnił trenera rywali. Mason Greenwood może zagrać nawet na Białorusi. Neymar nie będzie gotowy na rewanż z Bayernem Monachium. Gavi wyzywał Viniciusa w trakcie El Clasico. Roberto Firmino odchodzi z Liverpoolu, a na sam koniec o wielkiej aferze dotyczącej złotej piłki w roku 2013. Oddane głosy prawdopodobnie były zmieniane. Koniecznie dajcie na dole w komentarzu znać, czy otrzymujecie powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli je dostawaliście, a w tym momencie już nie, to koniecznie kliknijcie dzwoneczek, to na pewno pomoże. Wpadajcie do mnie na Instagrama, ale także na Twittera, linki macie na dole w opisie, a ja zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry600 otrzymujecie bonus do 200% pierwszej wpłaty. Szczegóły macie na dole w opisie tego filmu. Jeżeli ktoś myślał, że transfer Cristiano Ronaldo do Al Nassr nie wzbudzi naszego zainteresowania saudyjską ligą, to miał rację, aczkolwiek okazało się, że mecze są tam naprawdę interesujące. Al Nassr pokonało Albaten 3-1, ale przegrywali jeszcze w 92 minucie meczu. Goście prowadzili bowiem od minuty 17 i byli naprawdę blisko pokonania ekipy Portugalczyka. Ronaldo w tym meczu gola nie zdobył, chociaż był naprawdę blisko, ponieważ obrońca wybijał uderzoną przez niego futbolówkę praktycznie z linii bramkowej. Koledzy jednak go wyręczyli i zdobyli gola w 93, 102 oraz 104 minucie meczu. Zapytacie pewnie, dlaczego grali aż tak długo, a to ze sprawą dużej ilości przerw w grze, sędzia zdecydował się doliczyć aż 12 minut. Nie był to jednak dobry pojedynek w wykonaniu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk otrzymał jedną z najniższych ocen na boisku. BVB 2-1 pokonało RB Lipsk i po raz kolejny obejmują prowadzenie w ligowej tabeli. Piłkarze Edina Terzicza dzielnie walczą o końcowy sukces i choć jeszcze kilka miesięcy temu byśmy nie pomyśleli, że dogonienie Gwiazdy Południa będzie realne, to okazało się, że jak najbardziej. Wczoraj BVB w pierwszej części meczu zdobyło 3 gole, ale tylko 2 zostały uznane. Jedno trafienie z minuty 13 zostało anulowane, ponieważ arbiter dopatrzył się zagrania ręką. Piłkarze RB Lipsk odgryźli się po zmianie stron, trafili gola kontaktowego, ale na więcej nie było ich stać. Borussia Dortmund ma również niesamowitą passę. W roku 2013 rozegrali łącznie 11 meczów i każdy z nich wygrali. W tym czasie mierzyli się z takimi drużynami jak wczoraj RB Lipsk, ale również Chelsea czy Bayer Leverkusen. Napoli po raz pierwszy w tym sezonie przegrało przed własną publicznością. Lepsi okazali się być piłkarze Lazio, pokonując lidera Serie A 1-0. Piotr Zieliński zagrał od samego początku i miał kilka okazji na bramkę, ale zawsze troszeczkę brakowało. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Matias Vecino po przepięknym uderzeniu z voleja i to z dystansu. Meret był kompletnie bez szans przy takim pocisku, ale chwała mu za to, że chociaż próbował to wybić. Łącznie była to druga porażka Napoli w tym sezonie, aczkolwiek za wiele ona nie zmienia. Ich przewaga nad drugim w tabeli właśnie Lazio to 17 punktów. W naszej polskiej ekstraklasie litości dla rywala nie miał Lech Poznań. Są na fali i wczoraj zdemolowali Lechię Gdańsk 5-0. Kolejosz po dwóch ligowych porażkach w końcu wygrał, ale taka wysoka wygrana najprawdopodobniej doprowadzi także do zwolnienia trenera Lechii Gdańsk Marcina Kaczmarka. Manchester United po wycofaniu zarzutów wobec Masona Greenwooda nie przywrócił go do składu i w tym momencie nic nie wskazuje na to, aby mieli to zrobić. Decyzja o przeprowadzeniu własnego śledztwa w tej sprawie jest zrozumiała, chociaż ona polega pewnie tylko na tym, aby przeczekać całą sytuację. Mason to młody chłopak i po prostu chce grać w piłkę, ale skoro United nie daje mu takiej możliwości, to będzie zmuszony zmienić otoczenie. Czerwone Diabły rozmawiały już z Fenerbahce, ale także inne tureckie kluby są nim zainteresowane. Co więcej, to możliwe jest jego odejście do kraju, w którym okienko transferowe dalej jest aktywne, a do takich państw zaliczają się Benin, Etiopia, Korea Południowa, Mołdawia czy nawet Białoruś. Paris Saint-Germain ma naprawdę wielkiego pecha. W meczu rewanżowym z Bayernem Monachium nie będą mogli skorzystać z Neymara. Trener Galtier na konferencji prasowej przekazał, że Brazylijczyk nie weźmie udziału w dwóch kolejnych pojedynkach, a to ogromna strata dla tego klubu. Opuścił on już pierwszy mecz z Gwiazdą Południa, który przegrali 1-0, a teraz zagrają na terenie rywala, więc tak teoretycznie o korzystny rezultat będzie jeszcze trudniej. Rewanżowe spotkanie Bayern Monachium-Paris Saint-Germain 8 marca o godzinie 21:00. Każde El Clasico
poniesie za sobą kontrowersje i tak samo było z tym ostatnim. Real Madrid przegrał na Estadio Santiago Bernabeu z osłabioną FC Barceloną 1-0. O tym meczu mówiliśmy więcej w poprzednim materiale, do którego Was serdecznie zapraszam. Nie wspomniałem jednak o wymianie słownej pomiędzy Gavim a Viniciusem. W pewnym momencie młody Hiszpan mówił coś na ucho zawodnika Realu Madryt, dłonią jednak zakrywał swoje usta, ale gdy je odsłonił, to z ruchu jego warg można było odczytać wyzwiska, jakie powiedział do Viniciusa. Nie mogę tych słów tutaj przytoczyć, bo po prostu nie wypada. Madryckie media z tego robią aferę, ale prawda jest taka, że na pewno w każdym meczu takie sytuacje się zdarzają i po prostu ranga tego meczu wyniosła to aż tak wysoko. Niemniej jednak to na pewno nie jest zachowanie godne pochwały, a Gavi to taki typ, który zaczepia, prowokuje, skacze do każdego i nie mam pojęcia, jakie jest wasze odczucie, ale mnie to naprawdę irytuje. No i żeby nie było, że krytykuję tylko zawodnika Barcelony, to podobną opinię wyrobiłem sobie na temat Viniciusa. Dowodem na to były jego zapasy z De Jongiem i pyskowanie do sędziego. Być może to powód wieku. Jeden jak i drugi zawodnik jest jeszcze bardzo młody i musi się wiele nauczyć. Po 8 latach spędzonych w Liverpoolu, Roberto Firmino kończy swoją przygodę z tym klubem. Brazylijski zawodnik poinformował o swojej decyzji Jurgena Kloppa, zawodników, jak i cały sztab szkoleniowy po ostatniej sesji treningowej. Zapewnił jednak, że do końca tego sezonu, czyli do końca trwania umowy, będzie walczył za ten klub. Chce wykonać kolejny krok w swojej karierze i zabrać rodzinę do innego miejsca. Jurgen Klopp uszanował jego decyzję i podziękował mu, że tak szybko poinformował go o tym fakcie. 8 lat to szmat czasu, a Roberto Firmino na pewno zostanie zapamiętany przez kibiców The Reds. W tym momencie nie wiemy jeszcze, gdzie zagra w kolejnym sezonie, ale najpewniej to będzie piłkarska emerytura, choć ma zaledwie 31 lat. Zainteresowane jego usługami są kluby z Bliskiego Wschodu, między innymi z Arabii Saudyjskiej. Kilka dni temu pojawiły się pierwsze informacje w sprawie przemocy seksualnej, jakiej miał dopuścić się Hakimi. Gwiazdor Paris Saint-Germain po kilku dniach został wezwany przez służby. Był przesłuchiwany i usłyszał stawiane mu zarzuty. Nie wiadomo jednak, jak ta cała sprawa się potoczy, bowiem kobieta, która opowiedziała o tym policji, nie wniosła oskarżenia. A to zrobiła dopiero sama francuska prokuratura, która w tym momencie bada całą sprawę. Tak w rozmowie z francuskim dziennikiem L'Equipe powiedział adwokat piłkarza Paris Saint-Germain. Po kilku godzinach przesłuchania stwierdzam, że składająca zawiadomienie odmówiła wniesienia oskarżenia, odmówiła poddania się jakimkolwiek badaniom lekarskim lub psychologicznym i odmówiła konfrontacji z Achrafem Hakimim, mimo że oskarżenie opiera się tylko wyłącznie na jej słowach. Uważam, że dokumenty znajdujące się w rękach policji sądowej dowodzą, że pan Hakimi był w tym przypadku przedmiotem próby wyłudzenia. 23, ale także 28 marca do gry powróci reprezentacja Argentyny. W momencie, gdy europejskie kadry staną do rywalizacji w eliminacjach do Euro 2024, obecni mistrzowie świata rozegrają dwa spotkania sparingowe, pierwszy z Panamą, a drugi z reprezentacją Curacao. Lionel Scaloni na pewno miał zagwozdkę przy wyborze zawodników, bowiem takie mecze to idealna okazja na przetestowanie rezerwowych, którzy mieliby okazję sprawdzić swoje umiejętności w pierwszej reprezentacji. Z kolei ci, którzy kilka miesięcy temu wywalczyli złoto na mundialu, mogą rozegrać pierwszy mecz od finału, a jest to idealna okazja do świętowania tego sukcesu wspólnie z kibicami. Lionel Scaloni wybrał tę drugą opcję. Juvenal Ejogo. Pewnie go nie znacie, ale spokojnie, ja też nie znałem. To były piłkarz m.in. Levante, ale także w roku 2013 kapitan reprezentacji Gwinei Równikowej. To taki malutki kraj w Afryce. To, że był kapitanem, mógł wtedy głosować w plebiscycie złotej piłki. A w 2013 roku France Football, jak i FIFA tę nagrodę rozdawały wspólnie. Dopiero kilka dni temu w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem AS, były kapitan Gwinei Równikowej powiedział, że jego głosy oddane w plebiscycie złotej piłki w roku 2013 zostały po prostu zmienione. Jak mówi, nie głosował ani na Leo Messiego, ani na Cristiano Ronaldo, a później się okazało, że on zagłosował na tych dwóch zawodników. Jak przyznał, nigdy o tym wcześniej nie mówił publicznie, ponieważ nikogo by nie obchodziło jego zdanie. W roku 2013 złotą piłkę zgarnął Cristiano Ronaldo, a my w tym momencie mamy dostęp jedynie do sumarycznego zestawienia i nie możemy sprawdzić, kto na kogo głosował. Co tutaj istotne, to wtedy te głosowanie nie odbywało się drogą elektroniczną. Jednak to nie koniec tego skandalu, bowiem po jego słowach doszukano się innych starych wypowiedzi z norweskiej, duńskiej, a także hiszpańskiej prasy, które opisywały identyczne sytuacje zgłaszane przez przedstawicieli z Boliwii, Dominikany czy Fidżi.
Co więcej, to wtedy w roku 2013 głosowanie zostało przedłużone o 2 tygodnie, a oficjalnym powodem było to, że nie było osób zgłoszonych, które miały głosować. Zdecydowanie coś tutaj nie pasuje i wydaje się, że cała sprawa potoczyła się w nieodpowiednią stronę. Ciekawie, czy jakiś wpływowy dziennikarz tym tematem się zainteresuje. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W sobotę oraz w niedzielę zostanie rozegrana prawie cała kolejka Premier League. Niewątpliwie najciekawiej zapowiada się bitwa o Anglię pomiędzy Liverpoolem a Manchester United. Mecz na Anfield będzie na pewno zacięty, bowiem gospodarze muszą gonić czołówkę. Ostatnio wygrali 3 spotkania z rzędu, a czerwone diabły są w gazie po wyeliminowaniu FC Barcelony i wygraniu Pucharu Ligi Angielskiej. Także rywalizacja Manchesteru City z Newcastle United będzie niezwykle interesująca. We Francji tak przedstawiają się potyczki. RC Lens zmierzy się z Lille, Paris Saint-Germain zagra z Nantes, a Rennes z Olympique Marseillą. W hiszpańskiej La Lidze FC Barcelona zmierzy się z Valencją, a Real Betis z Realem Madryt. Natomiast Atletico Madryt w sobotę podejmie Sevillę. 23. kolejka Bundesligi uraczy nas rywalizacją VfB Stuttgart z Bayernem Monachium. W niedzielę we Włoszech AS Roma kontra Juventus, a w sobotę Fiorentina AC Milan. W polskiej ekstraklasie Górnik Zabrze podejmie przed własną publicznością Legię Warszawa, a Pogoń Szczecin zagra z Rakowem Częstochowa. Na dziś to już koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Podajcie do mnie na Instagrama, ale także na Twittera. Linki macie na dole w opisie tego filmu. Sprawdźcie także, czy macie zaznaczony dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!